W dniu dzisiejszym, 13 marca, około godziny 19.20, dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o powalonym drzewie w miejscowości Dzierżoniów na ulicy Batalionów Chłopskich 5, tuż naprzeciwko budynku rzemiosła, po czym niezwłocznie zadysponował na miejsce zdarzenia zastęp Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa oraz zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Roztocznika. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia kierujący działaniem ratowniczym potwierdził otrzymane zgłoszenie i rzeczywiście powaleniu uległo drzewo, które zawisło na budynku rzemiosła. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykorzystaniu pilarek łańcuchowych w celu obalenia drzewa i uprzątnięcia go sprzed budynku rzemiosła. Na czas działań na ulicy Batalionów Chłopskich ruch drogowy w kierunku Wrocławia odbywał się tylko jednym pasem ruchu.